Ja jestem tutaj osobą szczególnie wyróżnioną, a to dlatego, że po raz drugi będę prowadził ten wernisaż. I chyba taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to gdzie ja, Irek Bielenik, pasujący do takiej rzeszy wspaniałych, cudownych i czołowych polskich malarzy, kiedy na co dzień spotykam się ze strongmanami. Co to znaczy plener? Plener to jest przede wszystkim wyjście na zewnątrz, złapanie powietrza, oddechu i szukanie motywów i inspiracji do własnej twórczości. Mam ogromną przyjemność gościć po raz 5. w hotelu Klimczok w Szczyrku śmietankę polskiego malarstwa. Pomysł na organizowanie plenerów wiosennych imienia Jerzego Dudy-Gracza to pomysł na kreowanie hotelu w nowym kierunku, w kierunku artystycznym. Okazuje się, że w ciągu 2 lat, obcując z gośćmi hotelu Klimczok, okazuje się, że moja wiedza na temat malarstwa rośnie tutaj wręcz lawinowo. Że mam zaszczyt po raz pierwszy wzięcia udziału w tak prestiżowym plenerze, w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Hotel Klimczok w Szczyrku. Mam możliwość poznania tutaj największych artystów z całej Polski. Mam możliwość podpatrywania, w jaki sposób pracują, uczenia się od nich, nawiązywania relacji. Swoją jedną cegiełkę do wernisażu w tym roku, dlatego że stojąca przed restauracją w hotelu Klimczok plastikowa krowa wcześniej stała u mnie w ogrodzie 4 lata i postanowiłem, rzuciłem takie hasło malarzom, a cała 15 ochoczo do tego zgłosiła swój akces. Oto pomalują ją, zaczną już od jutra i krowa, kiedy będzie już zupełnie inaczej wyglądała niż wygląda do tej pory, za kilka lat zostanie wystawiona na licytację i któreś z dzieci, które potrzebują bardziej pomocy niż my, będzie miało z tego wielką korzyść. Do tej pory skupialiśmy się na grupach konferencyjnych, a także na dbaniu o doznania naszych najmłodszych gości, dzieci wraz z całymi rodzinami. W tym celu powstaje w hotelu wiele fantastycznych miejsc po to, żeby dopieszczać właśnie całe rodziny. To nasze baseny, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, place zabaw dla dzieci, całe strefy fitness, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Natomiast powstała konieczność w wyniku mocno rosnącej konkurencji poszukania nowego kierunku. I takim właśnie wydaje mi się pomysł obcowania ze sztuką, czyli tworzenia hotelu artystycznego.